dzieci. Dzisiaj zamiast liczyć dziwne równania z niewiadomymi, zajmować się ułamkami czy rozwiązywać zadania z treścią, porozmawiamy o was i o waszych rodzinach. Kuba, już kiedyś wspominałeś, że twoja rodzina jest niezwykła. Wtedy nie mogliśmy o tym rozmawiać, ale dziś nic nie stoi nam na przeszkodzie. Miś opowiedział nam o swoich przodkach. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę opowiedzieć o mojej cioci, którą była Maria Skłodowska. Jak to Maria Skłodowska? Przecież mówiłeś, że twoja ciocia ma jakieś trudne nazwisko. Nie mogę sobie przypomnieć. Poczekaj, coś jak Curi, Kari? Masz... Ksawery, proszę nie przerywaj koledze. Na pewno ci wszystko wyjaśni. Masz rację, że to nazwisko nie było pochodzenia polskiego. Moja ciocia nazywała się Maria Skłodowska-Curie. Mój wujek był Francuzem. Czy to ta pani, która ciągle pracowała w laboratorium i odkryła nowe lekarstwo? Opowiedz nam więcej, gdzie mieszkała twoja ciocia? We Francji czy w Polsce? Tak, to właśnie była ta ciocia. Już ci kiedyś o niej mówiłem. Masz rację, że praca była dla niej bardzo ważna. Zawsze od początku studiów. Literatura interesowała mnie nie mniej niż nauki ścisłe, jednakże w ciągu owych paru lat pracy, starając się powoli zorientować w istotnych moich zamiłowaniach, zwróciłam się ostatecznie ku matematyce i fizyce. Moje samotne studia były niezmiernie trudne. Wykształcenie, jakie otrzymałam w gimnazjum, było bardzo niedostateczne. Miałam o wiele za mało wiadomości. Próbowałam je uzupełniać na własną rękę, przy pomocy książek, które udało mi się nagromadzić. Teraz wiem, że nie był to sposób skuteczny, chociaż z drugiej strony pozwolił mi na nauczenie się samodzielnej pracy, no i ostatecznie nauczyłam się wielu rzeczy. Już prawie północ, jestem taka zmęczona, a tyle pozostało mi do zrobienia. Jutro na uniwersytecie mam bardzo ważne zajęcia z chemii i matematyki. Muszę się do nich przygotować. Moja przyjaciółka Henia będzie smutna, że nie odpisuje. Nie uwierzy, że jej list sprawił mi taką radość. Przecież nie odezwałam się do niej od 2 miesięcy. Jestem taka zajęta nauką, że nie mam czasu jej odpisać. Jednak tym razem muszę odpisać. Droga Heniu, jest już bardzo późno, ale dopiero teraz mogę napisać ten list. Wybacz, że tak długo nie odpisywałam, ale mam tak dużo pracy, że nie mogę jej podołać. Bywają dni, które od 8 rano do 11:30, a następnie od 2 do 7:30 jestem zajęta bez przerwy. O 9 zaś zabieram się do książek i uczę się, o ile mi coś nie przeszkodzi. Czytam obecnie lekcję Spencera. Cudowna książka. Mam ją po rusku. Czytam kilka rzeczy, ponieważ zajmowanie się długo jednym przedmiotem nudzi mnie. Napisz co u ciebie. Pozdrawiam cię serdecznie. Do widzenia. Twoja przyjaciółka Maria. Teraz już wiecie, czym zajmowała się moja ciocia. Ojej, ona musiała być bardzo nieszczęśliwa. Ciągle tylko praca i praca. Nieprawda, ona chciała to robić. Babcia opowiadała mi, że jej mama mówiła, że wujek Piotr, no wiecie, Piotr Curie, ten Francuz, mąż mojej cioci,
Często jej powtarzam, żeby nie pracowała tak dużo, ale ona nie chciała. Nie rozumiecie tego? Ona przecież lubiła swoje laboratorium. Ja też chciałbym kiedyś pracować w takim miejscu. Tam jest tyle dziwnych substancji o różnych właściwościach. W 1895 roku Maria Skłodowska wychodzi za mąż za Piotra Curie. Małżeństwo to zapoczątkowało współpracę naukową, która wkrótce miała nabrać światowego rozgłosu. Dwa lata później na świat przychodzi córeczka państwa Curie. Maria w tym czasie zdołała zdać egzamin nauczycielski i skończyć pracę naukową o magnetyzmie stali hartowanej. Potem zainteresowała się promieniowaniem wydzielanym przez solę uranu. Wspólnie z Piotrem pracowali bez wytchnienia, zajmując się przy tym dzieckiem. Nie śpisz, Irenko? No tak, mamusia cię nakarmi, a potem muszę zająć się pracą. Piotrze, czasem zastanawiam się nad naszym życiem. Pracujemy bez wytchnienia, oboje jesteśmy zmęczeni. Narażamy się na skutki uboczne naszych badań. Promieniowanie nas osłabia. Wiemy o tym, ale nadal wkładniemy nasze doświadczenia. Oczywiście, ponieważ uwielbiamy nasze królestwo. Wszystkie te cenne materiały porozstawiane we wszystkich możliwych miejscach to prawie nasi domownicy. Poza tym, Mario, pomyśl o tych wszystkich biednych ludziach. I wy w Polsce, i we Francji, na całym świecie. Jestem pewien, że nasza praca przyczyni się do wynalezienia lekarstwa dla nich. Dalsze badania dają wyniki zupełnie niespodziewane. Okazuje się, że smuga uranowa zawiera jakiś nowy, silnie promieniujący pierwiastek. Dalsze prace dowodzą istnienia dwóch nowych pierwiastków. W lipcu 1898 roku Maria i Piotr Curie mogą donieść o wykryciu jednego z nich. Spójrz, Piotrze, oto miligram promieniotwórczego pierwiastka. Przerobiliśmy tony blendy uranowej, ale jest sukces. Trzeba, żebyś mu znalazł jakąś nazwę. Moja pierwsza myśl to myśl o kraju ojczystym. Nazwijmy go Polon, na cześć mojej ojczyzny, Polski. Tak, to dobry pomysł. Wiemy oboje, że istnieje jeszcze jeden pierwiastek promieniotwórczy i wierzę, że niedługo uda mi się go wydzielić. Oby, bo oboje gonimy już resztkami sił. Czuję się zmęczony. A tobie, Marysiu, czy ci starczy sił? Zajmujesz się pracą, domem i maleńkim dzieckiem. Może odłożymy jego wyodrębnienie na bardziej sprzyjający czas. Irenka podrośnie i będziemy mieć więcej czasu. Nie, Piotrusiu. Chcę wydzielić rad i go wydzielę. To w 1902 roku Marii udało się wyodrębnić decygram chlorku radu. Za te epokowe odkrycia Szwedzka Akademia Nauk przyznała małżonkom Curie w 1903 roku Nagrodę Nobla, a w 1911 roku, już po tragicznej śmierci Piotra, Maria otrzymała po raz drugi Nagrodę Nobla.
masz jakieś uzdolnienia i będziesz umiał sam wykonywać te wszystkie dziwne doświadczenia. A potem pewnie będziesz uczył dzieci albo pracował nad kolejnymi odkryciami. Nie żartuj, to nie jest takie proste, to skomplikowana nauka, a ja wolę inaczej spędzać czas. Zresztą może masz trochę racji z tymi uzdolnieniami, ale nie do tego typu zajęć. Moją pokrewną duszą jest chyba raczej Ewa, druga córka cioci Marii. Ona napisała książkę o swojej mamie. Zobacz, mam ją tutaj. Dostałem ją od babci i przeczytałem. Popatrzcie, z tej książki coś wypadło. To jakieś notatki. O, jakie staranne pismo. Tak, to notatki mojej babci. Zawsze tak robi. Notuje ważne rzeczy z przeczytanej książki. Wiesz, co tu napisała? To twojej cioci. Maria w 1914 roku, w czasie I wojny światowej, razem z córką Ireną w samochodzie wyposażonym w sprzęt radiologiczny udały się na front i tam pomagały rannym, stawiając dzięki promieniom trafne diagnozy. Tak, ciocia była niezwykła. Niestety jej odkrycie było przyczyną jej śmierci. Jak to? Dlaczego? 100 lat temu nikt, nawet tak wielka uczona, nie zdawał sobie wówczas sprawy z ogromnej szkodliwości promieniowania. Nikt też nie przypuszczał, że złośliwa anemia, na którą zmarła w 1934 roku, była skutkiem długiego narażenia na działanie promieniotwórczości. Była wielką uczoną, patriotką, kochaną mamą i żoną. Tak wiele zrobiła dla innych ludzi. Nie dbała o zaszczyty i tytuły. Drogie dzieci, lekcja dobiegła końca. Myślę, iż była owocna i dowiodła, że Maria Skłodowska-Curie to wyjątkowy człowiek.